Siemanko, ja jestem Lucek i zapraszam na kolejny odcinek. Ostatnio maniaczyłem w Need for Speed Unbound i jak to jest wrócić sobie do Forza Horizon 5 po takim dłuższym graniu. Ale maniaczyłem tak fest, no dzień w dzień po kilka, a nawet, no może kilkanaście godzin nie, ale tak z 5, 6, 10 godzin codziennie grałem w tego Need for Speeda, siedząc do wczesna rana, nawet nie do późna, ale czasami nawet do czwartej siedziałem i napierdliczałem tego Need for Speeda, bo naprawdę mi się mega podobał. Natomiast teraz, wracając do Forzy, mam takie wow, ta gra jest przepiękna. Ilość detali, jaką tutaj mamy, te tekstury na drodze, przecież to wygląda przepięknie, moi drodzy. No po prostu przepięknie wyglądają te samochody, te felgi, te tarcze hamulcowe, klocki hamulcowe, tyle detali tutaj jest. Te tutaj światła, zobaczcie, jak sobie przybliżymy, zobacz ile jest detali w tej grze. Tutaj jakieś rzeczy, nie? Tego w Need for Speedzie nie ma, zobaczcie, jakie jest mocne przybliżenie tak w ogóle na ten element w tym samochodzie, nie? W Need for Speed, jak sobie tak przybliżymy, to wiesz, co się dzieje. Kokpity. Właśnie tutaj kokpity, zobaczmy, jak gwieździe dowolne wyglądają. Nigdy na to nie zwracałem uwagi. Zobacz, to jest kokpit. Pamiętacie ten odcinek, jak zbliżyłem kokpit w Need for Speedzie w gwieździe dowolnej? Patrz tutaj, co się dzieje. Zobacz. Wszystko masz rozpisane. ESC off. Idealna czcionka, idealne wszystkie detale podczas jazdy dowolnej. To nie jest tryb forzowista, gdzie mamy, wiesz, jeszcze więcej tych detali, ray tracing i tak dalej. Chociaż teraz też mam włączony ray tracing. Tutaj deska rozdzielcza, wszystko jest ładnie opisane, a gracz i tak nigdy nie będzie tego widział, gdy ma tą kamerę z tyłu, jak większość graczy gra, nie? Tu masz jakieś przyciski, które są idealne, nawet Apple CarPlay. Tyle detali macie w tym samochodzie chociażby, a to jest tylko jeden z setek różnych pojazdów dostępnych w grze, tak? Jest tak dużo detali, że możesz godzinami patrzeć chociażby na jeden samochód, patrząc na dokładnie każdy najmniejszy szczegół w wyglądzie zewnętrznym. A jeśli chodzi o wygląd wewnętrzny, tutaj jeśli chodzi o kokpit, to oczywiście jest spoko, ale w Need for Speedzie komory silnikowe były fajnie wykonane. Tutaj w samochodach, które mają, o, na przykład silnik montowany centralnie, jak w tym Ferrari, no to mamy tu odkryty ten silnik i jego dobrze widać, nie? Ale w przypadku samochodów, które mają silnik z przodu i mamy tutaj taką maskę zamkniętą, to jak był taki jeden glitch, gdzie z Mazdy, nie wiem, czy to Mazdę jeszcze mam, gdzie z Mazdy wyciągało się maskę, zaraz, nie z Mazdy, z Nissana Sylvii się wyciągało maskę i ta maska już na stałe była jakby wyciągnięta z tego auta. Czekajcie, ja to mam. Które to było? To była któraś Sylvia stuningowana, moment. A może już to załatali, albo nie wiem, która to Sylvia. W każdym razie pod maską tego samochodu, któregoś z tych samochodów, jest taka jednolita teksturka ukazująca, wiesz, wnętrze tej komory silnikowej. Natomiast w Need for Speed, jak urwała mi się raz maska, no to faktycznie pod tą maską był silnik adekwatny do danego samochodu. Nie musieliśmy odpalać jakiegoś specjalnego trybu jak tutaj w Forzie, typu Forza Vista albo coś takiego. Tylko mieliśmy dokładnie silnik przedstawiony. No wiadomo, że tam nie był idealny, tak? Bo widać jakieś tam kwadratowe elementy i tak dalej. Ale coś tam było, nie? Myślę, że to jest kwestia optymalizacji i generalnie możemy pójść sobie do trybu Forza Vista i ten samochód obejrzeć precyzyjnie to, co ma pod maską, jeśli oczywiście nie zrobimy swapa. Bo jak zrobimy swapa, no to pod maską już nie zobaczymy, co mamy. Tak tutaj to zablokowali w Forzie. W każdym razie, no, poziom detali tutaj w Forzie, ta grafika, sposób oświetlenia, to w Forzie jest nieporównywalnie lepsze niż w Need for Speedzie. Ta grafika w Need for Speedzie, ona potrafi wyglądać ładnie, to nie, w niektórych momentach, ale ona, na przykład jak pada deszcz i padają ci krople na samochód, jedziesz 200 na godzinę, to z tymi kroplami nic się nie dzieje. One są na samochodzie, one nie rozpływają się po karoserii auta. Ja nie wiem, czy tutaj to w Fordzie jest zrobione, że te krople jakby spływają po karoserii, bo teraz aktualnie nie ma deszczu,
ale w sumie moglibyśmy stworzyć sobie jakiś event z deszczem i zobaczyć, jak to tutaj wygląda, bo ja już zapomniałem. I fajnie jest sobie powrócić do tej gry i potestować różne rzeczy, pojeździć samochodem, bo teraz ta Forza wydaje się dziwna i zupełnie inna niż była przed zagraniem Need for Speeda. Okej, i mamy deszcz. Zobaczcie te krople, jak wyglądają tutaj na tym samochodzie. Ale czy one się będą rozpływać jakby po karoserii, jak będziemy przyspieszać? Już nie pamiętam, jak to tutaj było. W Need for Speedzie zauważyłem, że te krople są ładnie widoczne i wyglądają fajnie. Ale coś, czy one się rozpływały tutaj? Czekaj. Oj, chyba tego też tu nie zrobili. Inaczej sobie to zapamiętałem. Też stoją w miejscu. Czekaj, włączę sobie tryb aparatu. No, przy 240 km na godzinę to samochód już by powinien być całkowicie czysty od tych kropel. Ale tutaj zobaczcie. Okej, okay. Te krople tutaj w Need for Speedzie, one są mniej widoczne niż... Boże, w Forza Horizon są mniej widoczne te krople niż w Need for Speedzie. Te w Need for Speedzie są jakieś takie różne zacieki po samochodzie i tak dalej. Ale przez to, że te krople są mniej widoczne, to ja nie zapamiętałem tego, czy one się rozpływają tutaj na karoserii, mając tą kamerę z zewnątrz, no nie? W Need for Speedzie mi już to bardzo przeszkadzało podczas jazdy, że te krople i te zacieki wszystkie, które ściekały zawsze w dół, nic się z nimi nie robiło podczas szybkiej jazdy, a myślałem, że w Forzie jednak to zostało jakby, wiesz, zaimplementowane, nie? Jedynie kiedy te krople się rozpływają, to jak jedziemy sobie na kamerze z kokpitu i widzimy teraz na szybach, nie? Że one, jak skręcamy, to lecą sobie w jedną stronę, to w drugą. Wyglądają okej, okay. Nie ma tutaj jakiejś rewelacji, jeśli chodzi o wygląd tej wody, ale tego w Need for Speedzie nie ma nawet, ale no kurde, myślałem, że jednak te krople po karoserii będą się tutaj rozpływać. W każdym razie i tak ta grafika tutaj jest dużo bardziej szczegółowa niż w Need for Speedzie pod wieloma względami, to chyba nie muszę nikomu tłumaczyć. Na pewno tekstury drogi wyglądają lepiej, na pewno oświetlenie wygląda dużo, dużo lepiej, tak? Dużo, dużo ładniej, dużo precyzyjniej, mógłbym powiedzieć nawet. Need for Speed jest co prawda na kompletnie innym silniku graficznym tworzony, ale to nie ma też dużego wpływu, nie? Nas nie obchodzi silnik graficzny, nas interesuje to, jakie te dwie gry są i... Need for Speed jest fantastyczny pod wieloma względami, ale grafika jednak jest po stronie Forzy. Mimo że no, ten silnik w Forzie Horizon 5 jest już dosyć stary, bo to jest ten sam silnik graficzny, który był w Forzie Horizon 2, więc ta grafika oczywiście jest tutaj ulepszona, ale nie na tyle, żeby można było mówić tutaj o jakiejś ogromnej rewolucji na przestrzeni tych wszystkich lat od Forza Horizon 2. Tak naprawdę tą rewolucję wprowadzi dopiero nowa Forza Motorsport i myślę, że nowa Forza Horizon 6, która mam nadzieję pojawi się już tylko i wyłącznie na nowe konsole nowej generacji. No bo te stare to już mają z 10 lat i ja wiem, że tam fajnie jest sobie grać na starej konsoli za 500 zł, ale ja z perspektywy takiego gracza hardkorowego wolałbym jednak, żeby ta grafika poszła trochę do przodu w tych grach, no nie? Żeby jednak było widać ten skok, najlepiej co każdy tytuł, ale nie wiem, czy to jest możliwe. A jak już to chociaż... co 4 lata, czy co 5 lat, żeby było widać faktyczny ten taki skok graficzny. W Need for Speedzie nie ma w ogóle żadnego ray tracingu. Tam osoby pisały mi na czacie, jak miałem streamy z Need for Speeda, że o, ray tracing wygląda fantastycznie w NFS-ie, Jezu, jak pięknie. Ale tam nie ma w ogóle żadnego ray tracingu. Tam są zwykłe refleksy generowane przez grę. I tyle. Tutaj w Forzie też oczywiście są takie refleksy, ale ostatnio dodali obsługę ray tracingu, który no jest śmieszny, umówmy się. Nie wiem, co mam włączone, okej. Ray tracing można zauważyć tylko, o,
najczęściej przez odbijające się lusterka w karoserii, nie? Jak masz wyłączony ray tracing, to na przykład też nie zobaczysz swojego spoilera w odbiciu. O, tutaj trochę go widać, nie? W tym miejscu. Nie zobaczysz swojego spoilera w odbiciu samochodu, czy gdzieś tam niektóre elementy nie będą się odbijać w karoserii. Jak masz matową karoserię, to i tak ray tracing nie ma znaczenia. Tutaj ten ray tracing działa dla refleksów, ale dużo graczy myli ray tracing z odbiciami na przykład na powierzchni, gdzie mamy drogę lustrzaną od jakiegoś tam deszczu czy coś i myślą, że to jest ray tracing. Nie. W Need for Speedzie też nie ma ray tracingu i tutaj ten ray tracing jest mocno ograniczony. O, pojawiły się świąteczne ozdoby. I zobaczcie w ogóle, jak wygląda to miasteczko tutaj. To nie jest ta metropolia z Need for Speeda, gdzie jest masa tuneli, gdzie teren jest zróżnicowany, nie? To miasto jest takie nudne, trzeba przyznać. O, tutaj generalnie przejedziesz sobie przez tych kilka dróżek. Ono jest takie, o, meksykańskie, jakaś taka, można powiedzieć, bardziej mieścina niż miasto typowo, nie? Jest, na pewno nie poczujesz tutaj tego klimatu, co w Need for Speedzie. Need for Speed to przede wszystkim klimat. No, ale przede wszystkim w Forze po powrocie gra mi się fenomenalnie. Fajnie jest sobie wbić tutaj na kierce, pośmigać i wiedzieć, że to, co robisz z samochodem, ma jakiś sens. Że jak skręcasz w prawo, to skręcasz w prawo, jak jedziesz za szybko przed zakrętem i naciśniesz hamulec ręczny, to nie zatrzymasz się w miejscu, tylko będziesz musiał liczyć się z konsekwencjami, że masz jakieś przeciążenia, które wpływają na samochód i tak dalej, i tak dalej. W Need for Speedzie jednak to prowadzenie jest takie kartonowe, jest po prostu w 100% arcade'owe i tyle, nie? A tutaj jednak dodajesz gazu, zmieniasz biegi, te biegi mają sens. Może rev limiter nie działa tak dobrze, bo podczas driftu, jak jedziesz na dwójce, no to po prostu masz ograniczoną prędkość, a na przykład koła ci się na chwilę nie zwalniają jakby, nie, podczas driftu, czyli w rzeczywistości, albo na przykład w Assetto Corsie, jak jedziesz, lecisz sobie bokiem na drifcie i dochodzisz do tych maksymalnych obrotów, kiedy silnik ci jakby odbija te obroty, mówiąc tak po ludzku, no to koła na chwilę tracą ten ciąg, ten moment i samochód delikatnie zaczyna się prostować albo destabilizować, nie? W Forzie nie ma tego efektu, więc jak podchodzisz pod rev limiter, masz właściwie sobie driftować z obrotami na, wiesz, pod czerwoną krechę i dalej lecieć bokiem. W Assetto Corsie na przykład jest to niemożliwe, żeby cały czas, wiesz, załączał się rev limiter i żebyś leciał idealnie równym driftem. Musisz sobie utrzymywać te obroty gdzieś tak przed, no zależy od samochodu, nie, ale przed tym takim maksymalnym wychyleniem wskazówki. O, w Forzie też tak można sobie driftować, oczywiście, ale jakbym teraz zredukował sobie do dwójki i leciał, to oczywiście dalej będę w idealnym drifcie, nie? Dalej mogę sobie driftować i nie ma tego takiego czegoś, że wiesz, że samochód nagle automatycznie się prostuje. O, lecę sobie w drifcie, cyk, cały czas rev limiter załączony, nie? Także nie jest to gra w 100% realistyczna, tutaj ta Forza. To nie jest symulator, ale na pewno da się fajnie pograć na kierce bez żadnego problemu. No, także po powrocie z Need for Speeda pierwsze, co zrobiłem, to wsiadłem do samochodu któregoś z setek, które tutaj mam w tej grze zdobytych na przestrzeni ostatniego roku. I jedyne, co robiłem, to jeździłem sobie po świecie, podziwiałem widoczki, no bo zobaczcie, widoczki są wyrąbiste, żeby nie przeklinać. Są naprawdę przepiękne. I w ten sposób się bawiłem. Wiem, że zaraz nie wbije mi na głowę żadna policja, że w każdej chwili mogę sobie zmienić, stuningować samochód, nie? Że mam dostęp do całej tej biblioteki.
I to jest też zaleta tej gry, no nie? Na dłuższą metę to potrafi nudzić, co o czym się już przekonaliśmy, ale z drugiej strony można się tu też mega, mega wyluzować. Można sobie pojeździć po świecie, odpalić podcast w tle, albo na przykład odcinki Ludzka, czy tam live'y i sobie jeździć samochodem w kółko po mapie i też to potrafi mega, mega zrelaksować. I to tego z kolei brakowało mi w Need for Speedzie, jak się przesiadłem do Fordy. Oh my god, fajne są te gry wyścigowe. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek. To były moje takie wrażenia po powrocie z Need for Speeda do Forza Horizon 5. Oczywiście w Forza Horizon 5 będę dalej grał tak samo jak może w Need for Speeda, zobaczymy. A tymczasem trzymajcie się, na razie. Hej.